Cześć, witajcie w Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie mamy od Hanny. Pani Asiu, jak keto wpływa na istniejący celulit? Słyszałam opinię wielu dziewczyn, że się zmniejsza, ale ja jakoś po sobie tego nie widzę. Na keto jestem od stycznia, staram się trzymać clean keto, nabiału minimalnie, piję powyżej 2 litrów wody, jestem bardzo aktywna sportowo i ruchowo w ciągu dnia. Na początku adaptacji dużo sikałam, pociłam się bardzo mocno, w zasadzie wciąż cierpię na pewną nadpotliwość, więc woda schodziła, a celulit jak był, tak jest bez zauważalnych różnic. Antykoncepcję odstawiłam wraz z rozpoczęciem keto. Jeżeli chodzi o celulit, to jest to dość indywidualna kwestia i zdecydowanie częściej dotyka kobiet, dlatego że odpowiadają też za to nasze hormony. I po prostu czasem ten celulit, moi drodzy, trzeba zaakceptować. I ja wiem, że to nie jest łatwe, ale tutaj ten ruch body positive, gdzie ja nie zawsze zgadzam się ze wszystkimi założeniami, że musimy się akceptować, bo jeżeli rzeczywiście jest jakiś problem zdrowotny, no to warto się z nim, myślę, zmierzyć. Natomiast ogólnie czasem jakby te nasze niedoskonałości na skórze naprawdę nie są czymś strasznym i celulit jest dość normalny. Ale co jakby tutaj jeszcze możemy zrobić? Przede wszystkim celulit tworzy się u osób, które mają słabszą skórę. I to może być genetyczne i rzeczywiście u niektórych osób genetycznie ten celulit jest bardziej widoczny, ale tą naszą skórę możemy wesprzeć dietą, chociażby starając się mieć produkty bogate w kolagen albo suplementować ten kolagen. Bo jeżeli jest skóra cienka, to celulit bardziej po prostu widać, a jeżeli mamy mocniejszą skórę, bardziej elastyczną, no to zazwyczaj tego problemu się pozbywamy. Jeżeli w ogóle tracimy masę, tkankę tłuszczową i chudniemy, co dzieje się często na keto, no to też tego celulitu widzimy mniej, bo to po prostu jest po części tłuszcz taki widoczny pod skórą. Kolejna sprawa to aktywność fizyczna. Osoby nieaktywne mają zazwyczaj bardziej widoczny celulit i więcej go po prostu, szczególnie tutaj no, celulit w różnych miejscach może się stworzyć, ale głównie mówimy o nogach, pośladkach. Więc tutaj aktywność, która u Hanny z tego co czytam jest, też jest na pewno istotna. Natomiast no właśnie kwestie hormonalne. Jeżeli brałaś antykoncepcję, antykoncepcja według mnie doustna i nie tylko doustna, ale przede wszystkim doustna, mocno nadwyręża hormony kobiet, więc tutaj po prostu może to po prostu potrzeba u Ciebie też większej ilości czasu. Natomiast żeby Ci jakieś taką dać też konkretną wskazówkę, poza oczywiście przeciwzapalną, dobrą dietą i tak dalej, to jest szczotkowanie. I to ja też jakiś czas temu zaczęłam się szczotkować, ale przyznaję, nie robię tego regularnie, ale mam kilka klientek, którym to poleciłam, które po prostu miały gdzieś tam skarżyły się na ten celulit i on im po prostu przeszkadzał. I rzeczywiście, jeżeli ktoś robi to codziennie, to z tego, co słyszałam od nich, to te efekty są dość spektakularne. Ja też nie mam jakichś dużych problemów z celulitem akurat. Więc być może to szczotkowanie takie na sucho, na przykład po kąpieli, a później nawilżenie skóry, byłoby też dla Ciebie czymś, co możesz sobie wprowadzić do jakiejś codziennej rutyny. Pytanie od Emilii, a w zasadzie nie pytanie, tylko stwierdzenie. Jestem na keto 5 rok, czuję się mega. I tutaj jest odpowiedź Uli, Ula. Ja jestem na rok na keto, też się czuję świetnie, suplementowałam jedynie D3. 2 miesiące temu zauważyłam, że włosów połowa ubyła, a zaczęły się problemy ze skórą głowy. Coś chyba przeoczyłam. I dlatego Wam jakby przytaczam tutaj tą rozmowę, bo właśnie, po pierwsze, keto nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, szczególnie jeżeli nie zadbamy o to, żeby ono było dobrze prowadzone. I mam nadzieję, że jak dobrze je prowadzić, to wiecie z tego kanału, bo staram się o tym mówić ciągle. Natomiast też nie zawsze jakby samo keto jest przyczyną jakichś problemów zdrowotnych, które się pojawiają. Bo ja już od lat jestem na keto, nie zawsze jestem w ketozie, ale no ten jakby niskowęglowodanowy styl życia to już u mnie jest przynajmniej 6 lat. I też nieraz pojawiają mi się jakieś problemy i nie zwalam wszystkiego na keto, tak? Więc to myślę, że to też jest ważne i warto, żeby to wybrzmiało. Tym bardziej, że napisałaś, że jesteś rok na keto i od 2 miesięcy widzisz, że włosów ubywa. Pamiętajmy, że nasza reakcja włosa, czyli na przykład jeżeli wypadają nam włosy, to zazwyczaj to jest reakcja na coś, co się wydarzyło kilka miesięcy, pół roku temu. Więc to nie jest reakcja na adaptację u Ciebie, skoro rok byłaś na keto i na początku było dobrze. Być może miałaś jakąś na przykład bardzo stresującą sytuację,
bo na stres niestety nasze włosy bardzo mocno reagują, więc warto to sprawdzić. Ale rzeczywiście, być może suplementacja jedynie witaminy D3 to w Twoim przypadku jest za mało. Być może są jakieś mutacje, metylacje i jeżeli na przykład niektóre osoby nie suplementują witamin z grupy B, no to mają niedobory. Także tutaj nieraz witaminy z grupy B. Magnez też warto wdrożyć. Jeżeli jest już problem z włosami, to polecam na przykład taki suplement palma sabałowa, ale w ogóle to polecam wizytę u trychologa, bo jeżeli rzeczywiście dużo Ci tych włosów wypada, to idź i znajdziesz ze specjalistą przyczynę i on zaproponuje Ci po prostu specjalistyczne, konkretne leczenie i myślę, że w ten sposób powinniśmy poważnie podchodzić do tych tematów. No, także to tyle w temacie nie tylko włosów na keto, ale też w ogóle tego, żeby jakby szukać przyczyny, a nie skupiać się tylko na keto, albo nie myśleć, że keto nam wszystkie problemy rozwiąże, bo też niestety nie zawsze jest tak, jak w przypadku Emilii, która po prostu czuje się mega i jest wszystko super. Ale też wiadomo, że to jest jakiś komentarz i nie znamy jakby całej historii. Bartosz, jestem od tygodnia na keto. Ogólnie czuję się lekko lepiej niż pierwsze parę dni, siły jedynie nie mam na treningu. To jest, Bartoszu, dość normalne, że osoby na adaptacji na początku no, jeszcze nie potrafią tak efektywnie korzystać z tej energii z ciał ketonowych, więc po prostu warto te treningi ograniczyć albo uspokoić troszeczkę przez pierwsze tygodnie. Jednak mam inny problem, potworne rozwolnienie. Zakładam, że to nienormalny objaw adaptacji, czy się mylę? Tak, nie powinno być biegunek na keto, ale one rzeczywiście się zdarzają. Jest grupa ludzi, u których się nic nie zmienia i to znaczy, że prawdopodobnie albo nie mają jakichś większych problemów z trawieniem, albo naprawdę dobrze prowadzą tą ketoadaptację, ale są też osoby, które mają albo biegunki, albo zaparcia. Jeżeli masz biegunki, i to tak naprawdę i biegunki, i zaparcia, podobne jest postępowanie przy tym, warto wprowadzić wsparcie trawienia, bo może były jakieś problemy u Ciebie z układem trawiennym, on jest osłabiony, więc warto go wesprzeć. Być może probiotyk, być może enzymy trawienne na parę tygodni, być może maślan sodu, być może dokwaszenie octem jabłkowym albo betainą HCL przed posiłkami na przykład żołądka. Warto w ogóle zrobić badania, mam nadzieję, że je zrobiłeś przed adaptacją, no bo teraz w trakcie to jakby ma mniejszy sens. Natomiast oprócz tego wsparcia trawienia, powolne jedzenie, nie robienie posiłków takich bardzo ciężkostrawnych, czyli nie przesmażanie tego nie wiadomo jak, tylko bardziej pójście w stronę lekkostrawną. Odpowiednia ilość błonnika. Zazwyczaj go jest na ketoadaptacji za mało u większości osób, ale czasem jak jest za dużo, to też pojawia się problem. No i też adaptacja do tłuszczów, bo sama duża ilość tłuszczów może spowodować te rozwolnienia. Szczególnie olej MCT. Jeżeli go używasz, to do niego też powinieneś przeprowadzić adaptację. Ja o tym też mówiłam na kanale. Już chyba kilka razy, więc to są takie istotne rzeczy. No i dobrze jest po prostu postarać się zadbać o to, żeby to rozwolnienie się jak najszybciej ten problem zakończył, bo nie jest to jakby najlepsza opcja, tak? Powinniśmy jakby, jak to niektórzy mówią, załatwiać się bez podcierania i coś w tym prawdy jest. I też nie powinno za nami bardzo śmierdzieć w toalecie, ale to już są takie tematy, o których już chyba kiedyś mówiłam i myślę, że przejdziemy do kolejnego pytania, bo Mariola ma bardzo tutaj cenną uwagę. Myślę, że nie jedzenie jest drogie, a suplementacja na diecie keto. I to jest komentarz Marioli do filmu o tym tanim keto, jak można tutaj tanio sobie przygotowywać to keto. I Mariola napisała też, w końcu ktoś mówi o innych owocach niż borówki amerykańskie czy maliny, za co w krajach tropikalnych płaci się bajońskie sumy, dlatego pozwalam sobie na sezonowego arbuza czy ananasa lub papaję mango z ogródka za darmo. Mariola, narobiłaś mi smaka na to mango i bardzo Ci zazdroszczę, że masz mango w ogródku. Natomiast Ty mi możesz zazdrościć tego, że mam borówki w ogródku i wystarczy, że wyjdę przed dom i po prostu sobie teraz mamy na nie sezon. Także właśnie, sezonowość jest istotna i to, w jakim miejscu mieszkamy. Jeżeli Ty masz w ogrodzie mango, to jedz mango na zdrowie. Jak ja mam borówki, to jem borówki. Myślę, że tym się powinniśmy kierować i naprawdę to nie jest tak, że są jakieś keto owoce i wszystkie inne już w żadnym wypadku nie wchodzą w grę. Także śmiało, ale też warto sprawdzać, jak się po danym produkcie czujemy, bo niektórzy czują się lepiej, niektórzy czują się gorzej i też na pewno produkty, owoce, które są bardzo bogate we fruktozę, no to będą trochę gorszym wyborem, ale to jest naprawdę indywidualna sprawa. Natomiast jeszcze co do tego, że suplementacja na keto jest droga, ja w ogóle uważam, że dobrej jakości suplementy, no to nie jest tania rzecz, natomiast nie uważam, że jest to konieczne. I tak jak są jakieś, jest taka jakaś podstawa, która moim zdaniem, witamina chociażby D, probiotyk czy kwasy omega-3,
magnez w większości przypadków, takie suplementy, które naprawdę, no rzeczywiście dobrze na nas wpływają i warto, żeby cały czas sobie je stosować, albo przynajmniej często, to nie uważam, że ogólnie suplementacja jest na keto konieczna. Keto nie jest dietą niedoborową. I jeżeli na przykład ja mam podopiecznych, którzy do mnie przychodzą, to ja nie daję każdemu po prostu takiej samej rozpiski, proszę, to są suplementy, które trzeba brać na keto. Tylko dopasowuję to indywidualnie do każdego, opierając to o wyniki badań laboratoryjnych. I wtedy taką suplementację zalecam na przykład do stosowania przez okres ketoadaptacji, albo w ogóle przez jakiś okres, bo ktoś przyszedł z jakimś problemem zdrowotnym do mnie, albo ma jakieś niedobory, które mu wyszły, a później jakby decydujemy się, czy jakby decydujemy, co jeszcze jest potrzebne, a z czego możemy zrezygnować, bo naprawdę, jeżeli się dobrze odżywiamy i nie mamy jakichś problemów zdrowotnych, to nie uważam, że suplementy są konieczne, czy to na keto, czy nie na keto. Dominika. Czy nagrasz podobny film dotyczący par starających się o dziecko, co powinni robić, jak dbać o siebie, dieta itp.? Dominiko, tak, nagram i właśnie po wakacjach jest w planie taka dłuższa seria dotycząca właśnie przygotowania do ciąży, keto ciąży, czy ciąży w takiej wersji niskowęglowodanowej, bo nie uważam, że powinniśmy być na keto stricte podczas ciąży. I więcej materiałów rzeczywiście w tym temacie, bo duże jest zainteresowanie i chyba trochę jest taka nisza z tym związana. I też są w planie jakby takie materiały związane właśnie z żywieniem dzieci. I tutaj nie stricte chodzi mi tutaj o ketozę, ale jakby ja też pracuję z dziećmi, coraz więcej też do mojego gabinetu trafia na przykład rodziców, którzy się martwią o swoje dzieci, albo jest mama, która przeszła na keto, prowadzimy to keto, czy nie keto, bo nie wszyscy u mnie są na keto, ale a później jakby okazuje się, że też jakieś problemy zdrowotne ma dziecko i się też tym tematem zajmujemy, ale ja też prowadzę biuro podróży, wakacje organizuję, kampy dla dzieciaków i no i ogólnie patrząc i patrząc też na statystyki, to my jakby dzieci w Polsce naprawdę mają poważny problem zdrowotny i tutaj waga, ale to nie tylko waga jakby jest istotna, więc materiały takie pod kątem dzieciaków też mam w planie. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy uważacie, że to dobry pomysł, żeby troszeczkę sobie tak poszerzyć tematy, którymi się tutaj zajmujemy. Także to też uwzględnię. No, także Dominiko, proszę Cię jeszcze o trochę cierpliwości i na pewno tego typu materiały się będą pojawiać po wakacjach. Dobrze, moi drodzy, to dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny Keto Q&A. Pozdrawiam ciepło, cześć!